To się rzadko zdarza, że aż Szczytyński osobiście włącza. No właśnie. No i teraz tak, kontynuujemy. To już Sowa przyjaciele, to się dodzwonili w końcu. No i teraz trzeba kontynuować ten temat o Bogu. No i co tak, my tutaj powiemy? Wiedza, skąd się... a nie wiara. No dobrze, tak, wiedza, wiara. Skąd się wzięła to jest pojęcie tak zwanej definicji wiary? W liście do Hebrajczyków, pisanych przez Pawła albo kogoś innego, który był domniemanym apostołem, gwoli ścisłości był to fałszywy apostoł, ale to już jest naprawdę oddzielny, wielki temat, jest taka zwana definicja wiary. Że to jest oczekiwanie tego, które ma nadejść, ale nie jest to specjalnie potwierdzone. O, coś w tym stylu możemy powiedzieć. To jest definicja wiary. Można to odczytać z listu do Hebrajczyków. No i jest kwestia, i zawsze ludzie czasami mówią na ten temat, że no, to jest kwestia wiary. Na przykład niebocenny, to jest kwestia wiary. Nie, to jest kwestia dowodów. Natomiast wiara w Boga nie jest kwestią wiary, tylko wiedzy. Ponieważ Bóg jak jest niebocentryczny. To jest ten Bóg Polaków, starożytnych Polaków. To taki Bóg. To On, z Niego możemy, znaczy z tego Starego Testamentu przerobionego, bo Jego się nie dało przerobić w 100% na coś nowego, tylko można było już coś, co było, odpowiednio tak przerobić i dostosować. Tak? Ruszamy kwiatkiem? Ja ci nie chcę przeszkadzać. Nie, ale kwiatek pięknie mnie... pokazuje. Aha, 17 kwiatek. Kwietnia. Proszę kontynuować. Dobrze. Ja nie chciałam przeszkadzać, bo my tu mamy takie... Dobrze, no to akurat jest ten. Wszystko przeszkadza. Telefony przeszkadzają, kwiatki ruszają, no też właśnie. Przeszkadzają. No i ten, właśnie chcę powiedzieć, ruszanie że... Ruszanie kamerą przeszkadza. Jak to się nazywa? Stary Testament nie mógł zostać tak przerobiony na coś nowego, napisany od nowa, ponieważ był pisany przez wiele wieków przez Polaków. A więc trzeba było to jakoś tak przerobić przez nemrodystów, żeby miało cechy prawdopodobieństwa i żeby ludzie wierzyli, że to jest coś od Boga. A tak naprawdę to nie jest od Boga w 100%. Tam są tylko fragmenty. I właśnie na podstawie tych fragmentów możemy wyciągnąć takich wiele szczegółów technicznych. Na przykład, że jest gwiazdy, słońce, księżyc, znaczy słońce na przykład nie jest gwiazdą. Nie jest gwiazdą. Bardzo ważny wniosek, czyli już praktycznie zarzyna całą astronomię. Można wyciągnąć z jednego wersetu, też to jest z Księgi Rodzaju, to jest o wszystkim mowa, że mamy na przykład gwiazdy, słońce, księżyc wyświetlane na linii Karmana, ponieważ, to jest tak, informacja taka techniczna, mnie to kiedyś właśnie dziwiło, dlaczego to jest wyświetlane, że to jest powiedzmy wyświetlane na sklepieniu niebios. Od sklepienie to jest linia Karmana. Firmament jest. Firmament. Znane. Że na firmamencie są wyświetlane. Czyli na czym są wyświetlane? Czyli firmament jest ekran. Właśnie ten ekran 100 km nad nami. I jeszcze w dodatku... No to już my ostatnie takie badania były na ten temat z kolegami, no, że to jest wielowarstwowe. To nie jest jakaś jedna płyta, tylko ma kilka warstw. Ale już do tego to jest szczegóły. Ale jeżeli chodzi z punktu widzenia Starego Testamentu, podaję na przykład wiele szczegółów technicznych. Że Bóg, który się otacza, Psalm 104, to pamiętam, że Bóg otacza się światłem, jak płaszczem, czyli okrywa się światłem jak płaszczem. Czyli sam siłą rzeczy musi być w środku tej kuli. Nie? Mieszkający w środku kuli. A więc takie szczegóły są w Starym Testamencie. Na przykład, że Bóg jest niedostępny. Dlaczego? No bo istnieje, istnieje tak zwana transformacja przestrzeni. Dlatego On nie jest niedostępny dla człowieka. I oczywiście linia Karmana. Chociażby z takie szczegóły. Ale to wszystko jest, to są takie resztki, które zostały z tych polskich wed. I to jest ta wiedza. I teraz Bóg, ten niebocentryczny, On ma te cztery cechy. Miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc.
Ja tu zwracam szczególnie uwagę na tą kwestię tej sprawiedliwości, że jak mówiłem o tej nierządnicy, o tej bestii z objawienia i tak dalej, to wiadomo, że to się wszystko skończy likwidacją tej bestii, likwidacją nierządnicy, a dopiero potem już nastąpi ta ingerencja jego i zostanie bestia zlikwidowana, ta nemrodyczna bestia, bo ona żadna inna nie jest. Tak samo jak nierządnica też jest nemrodyczna. To są dwie grupy hybryd. Tak, z różnych źródeł można dotrzeć do tego, że na czole loży czy sekt różnych, jak na przykład Kościół Scientology, stoją nemrodyści. Tak jest. A więc takie jest właśnie to rozwiązanie. No i czy do tego trzeba jakiegoś Boga? W sensie do jakichś rytuałów i tak? Nic nie trzeba. Nic nie trzeba. Żadne rytuały nie wchodzą w rachubę, bo one są jemu niepotrzebne. Tu się znowu to rodzimowierstwo kłania, że naciągają nas na mnóstwo rytuałów. Nie? Aha. Przebieranie się w wianki, długie spuknie, tańce tak. Wokół ogniska, jakieś dni, przełamanie wiosny z latem, bo to za chwilę będzie... Noc Walkirii. Tak. Dobrze, już teraz wiem, przypomniało mi się. Tutaj Państwo też w tym komentarzu... W komentarzu pytaliście się o to rodzimowierstwo. No to już to był film o rodzimowierstwie, ale powiem, powtórzę jeszcze raz. Rodzimowierstwo jest odstępstwem od właśnie tej wiedzy. To jest zapożyczenie tak zwanych obcych bogów i na mocy tego odstępstwa Bóg odstąpił od Polaków i gigantyczne państwo. Kiedy to mi funkcjonowało od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Spokojny, ono się rozpadło. Kiedy to się stało? Rodzimowierstwo, no słuchajcie, tu się kłania kwestia nowej chronologii. Z tym datowaniem to jest siwy dym i białe myszy. Oficjalna chronologia to jest jedna wielka lipa. I to też taki jeden film tutaj. Jeszcze miałem czwartą część dotłumaczyć tego filmu. Zrobiłem trzy części, ale czwartą część muszę dotłumaczyć. I słuchajcie, w jakim okresie to było? To było bardzo, bardzo dawno temu. To było grubo przed Chrystusem to funkcjonowało na zasadzie silnego państwa. Natomiast według tych tutaj ocen nowo... Ta plaga rodzimowierstwa, kiedy to mogło na Polsce... Przed Chrystusem. Przed, bo ja odnoszę wrażenie, że to się przetaczało przez wieki i że to przed chrztem, ten chrzest, który teraz jest obchodzony 1050 rocznica, że to rodzimowierstwo musiało być dosyć silne... Wcześniej. Drugim stuleciu, tysiącleciu, czyli tysiącleciu naszej ery, pierwsze tysiąclecie naszej ery, że to się musiało dosyć silno pojawić, że ta chrystianizacja i ten chrzest polski na to został nałożony, a musiało się też w kolejnych wiekach, czyli pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia naszej ery, przetaczać, bo był odnowiciel, były pogromy, no, palono wszystkie kościoły, na przykład katolickie, niszczono to. Słuchajcie. Krzyż był, potem krzyża nie było, ten krzyż, narzędzie zbrodni. Co tutaj trzeba powiedzieć? Rodzimowierstwo było odstępstwem i chrześcijaństwo też było odstępstwem. Także zamiana, jak to jest? No zamienił stryk siekierkę na kijek. Dokładnie, to było to samo. To było niby, że tamto rodzimo to było pogaństwo, a oni teraz to sprzyszli. To jest praktycznie to samo było, bo... A wszystko po to, żeby ukryć prawdziwy niebocentryzm polski. Tak jest, polski niebocentryzm. To wjazd w tego Boga niebocentrycznego. To była cały wiz, bo tu się mówi, że to takie pogaństwo było, po prostu takie znaki pogańskie tu i tak dalej. No a Jezus Chrystus, bo takie pytania się często pojawiają. Jak się ma do tego Jezus Chrystus, ten, którego znamy, no i z filmów różnych, z... Biblii oczywiście, z Kościoła oczywiście. No i Chrystus jest znakiem, no. Chrystus przyszedł do odstępców, żeby ich nawrócić.
i pozbierał tych, którzy jemu wierzyli, i ich zabrał później do nieba, bo zaraz wrócił. W momencie, kiedy on poszedł do nieba, zaraz po krótkim czasie wrócił, to właśnie mowa o w Ewangelii według Jana, że jeszcze chwilę i zaraz do was przyjdę. On ich zabrał do nieba i w ten sposób tak zwane słynne porwanie to było w czasach Chrystusa. To całe porwanie, a reszta to tylko zostali odstępcy. I to się działo około? To było w krótkim okresie po jego wizycie. Czyli i teraz... ten rok zerowy. Nie. Nowa chronologia. Według nowej chronologii Chrystus był w XII wieku. Według nowej chronologii. Ale nowa chronologia, ja tutaj pisałem nawet list do pana Fomienko, właśnie w kwestii, bo on się opierał na Ewangelii według Łukasza. Ewangelia według Łukasza to jest mieszanie na prawdę i kłamstwa. Tam chodzi o właśnie tą kometę, że to niby ta gwiazda, która prowadziła tych magów. To chodziło. Natomiast pisałem właśnie do niego list, ale oczywiście tam... Trzech króli, tak? Tych magów masz na myśli. Trzech króli, tych iluś tam magów, bo tak pisze, to jest Ewangelia według Łukasza. Ewangeliusza jest tak kontrowersyjna, że ona była pisana grubo po Chrystusie i to tam była elementem dopasowującym. Czyli to, co się obchodzi po dopasowującym świętach, do tego, co było już później Bożego po Chrystusie. Narodzenia. Tak jest, mniej więcej. Tak. Czyli samo Boże Narodzenie ty datowałbyś zupełnie inaczej. Znaczy nie chodzi mi o tutaj, czy jest bo Boże... Bo jednak nasza era zaczyna się w momencie zero, narodzenie Chrystusa. To jest ogromne, ma to ogromne znaczenie. Tak, ale nowa chronologia, czy 25, to też wszystko jest niewłaściwe, bo to jest wszystko opisane, wyliczone na podstawie Ewangelii synaptycznych, które są mieszanie na prawdę i kłamstwa. Natomiast Chrystus, dlaczego ja pisałem list do Fomienki? Bo według danych, po prostu myśmy to na blogu rozgryzali, czyli dane, które otrzymaliśmy na podstawie, kiedy diabeł został wypuszczony z otchłani, o, w ten sposób, czyli to była ta rewolucja naukowo-techniczna, a więc nam te 1000 lat więzienia Chrystusa, a czyli więzienia diabła, to przypadło nam gdzieś na 8-9 wiek, bo tak rozpoczęła się od XIX wieku albo trochę wcześniej rewolucja naukowo-techniczna, a wcześniej były rozbiory, rewolucje i tak dalej. IX wiek, czyli tutaj popiel był, prawda? To popielici. To jest według nowej chronologii. W ogóle nic nie słyszałam o nowej chronologii. No to jest zupełnie... Ciężko się do tego odnieść. No właśnie dlatego niewiele tłumaczę. Niewiele słyszałam. Mnie chodzi o ten obecny rok zero, od którego liczy się... On nie może być wzięty. Tamtą erę i nową erę. Starą erę. Przed naszą erą się... pisze. Niektórzy piszą przed Chrystusem lub ale to jest lipa. Dobrze, ale jest to jakaś podziałka czasowa. No dobrze. I żeby uchwycić, chodzi mi o to narodzenie Chrystusa. Plus, Jezus Chrystus. Plus minus 8-9 wiek według tej chronologii. Może tej. Tej. Obecnie panującej. Tak. Tak. To jest tak i w tym momencie, kiedy on, w tym momencie on zabrał swoich. Kompletnie w ogóle nie pasuje w ogóle do tego, co... Oczywiście, że nie pasuje. To, przyjmują to, wszyscy na całym świecie właściwie. Bo to zostało przyjęte. Numerują tą naszą tak. erę po Chrystusie. Tak, zero. Tylko ja mówię tak, moja ekipa, no grupa ludzi, grupa znajomych po prostu, myśmy to badali, oceniliśmy to na 8-9 jak przyjście Chrystusa, według nowej chronologii. Według nowej chronologii pana Fomienko, do którego pisałem list, 1152. A więc, ale o co chodzi? Według nowej, to jest nowa chronologia, nowa, Fomienko? Według, tak, no Fomienko to jest nowa chronologia. A według tej chronologii obowiązującej, ze zerowym rokiem liczonym, czyli mamy teraz 2016? 1000 lat dodane. Dodać trzeba, tak? Dodać, tak, zostało dodane. Bo różne kalendarze ja widziałam, słowiańskie, kalendarz Majów, gdzie liczy się tam teraz 7000 lat. Dobrze, ale my tu mamy powiedzieć o tym, że Bóg jest Bogiem, który mieszka w kuli, mamy niebocentryzm, to jest Bóg, który ma te cechy, miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc. I ja tu mówiłem o tej sprawiedliwości, dlaczego?
ponieważ ta sprawiedliwość jest elementem, który rozwiąże, ta cecha spowoduje, że te wszystkie problemy na Ziemi zostaną rozwiązane. Właśnie ta kwestia tej bestii, tej nierządnicy i tak dalej. Nie? To jest sprawiedliwość i ja w sumie na to zwracam uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o Chrystus, chciał nawrócić odstępców, ale za bardzo się nie dało, ale za to można po jego wizycie wrócił zaraz, w krótkim czasie i zabrał swoich. I damy artykuł, który mówi na ten temat, to jest materiał dowodowy, że to porwanie słynne, które mówią różni tam religianci, to już nastąpiło dawno. Słynne porwanie tam, niektórzy tam, że tam czekują na to porwanie tak, i tak dalej. To już dawno nastąpiło. To, co... W tej chwili co ma nastąpić, to tylko likwidacja wielkiej nierządnicy, likwidacja tego systemu bankowego, zejście władzy Boga, okres dwuwładzy i ostateczna likwidacja buntowników. Hybryd i tak dalej tam. Ale ja mam... Łącznie z tą cywilizacją, która jest na zewnątrz. Takie pytanie, że Kościół rzymskokatolicki na przykład w Polsce łoży ogromne środki, dostaje ogromne środki, katechizację przeprowadza w szkołach, a więc ma ogromną odpowiedzialność co do edukacji młodego pokolenia. No, i ma uniwersytety, ma ośrodki. Słyszałam, że w Toruniu powstał pierwszy instytut hebraistyki, właśnie no, ten Toruń. I do czego to zmierza? Bo jak oni mają narzędzia, pieniądze, uniwersytety, no, kadrę akademicką, to dlaczego oni nie badają niebocentryzmu i... Bo każda religia to jest narzędzie. Nie nauczają tego. Dlaczego? Każda religia, to nie chodzi mi tylko o tutaj Kościół taki się. Każda religia to jest akt zdrady Boga, to są odstępcy, a czyli te odstępcy to są agenci diabła. Każda religia, tu nie ma wyjątku żadnego, każdy to są agenci diabła i oni nigdy nie będą nauczać prawdy. Jaka jest żelazna zasada tych różnych religii? Nieważne to, co oni mówią, tylko najważniejsze to, czego oni nie powiedzą. To jest żelazna zasada. To jest żelazna zasada dezinformacji. Powiedzieć coś, ale nie powiedzieć rozwiązania ostatecznego. Dobrze. Załóżmy, że komuna o tym wiedziała. Co ty mówisz? Wiedziała o tym. Bo śmierć Ahnenerbe współpracowała. O czym wiedzieli? O tym ostatecznym rozwiązaniu, o likwidacji. Aha. I narzucili, na przykład w PRL-u, narzucili... Stop. Odsunąć chcieli jakby Kościół rzymskokatolicki od wpływu aż tak mocnego na społeczeństwo. Przede wszystkim edukowali społeczeństwo. Było przed wojną, w II RP, było bardzo dużo analfabetów. Słyszałam nawet, że zaledwie 30% umiało czytać i pisać, a reszta to byli analfabeci. A więc PRL wyedukował ludzi, założył szkoły, tysiąclatki. Każdy chyba zna te budynki, to jest 1000 szkół na tysiąclecie chrztu Polski. Czyli w pewnym sensie komuna, bo również wielkie defilady zrobiono z okazji chrztu Polski, w pewnym sensie współpracowała i z tym kościołem i go tępiła. Czy to jest możliwe, że tępiła właśnie ten kościół między innymi za te kłamstwa? Miała swoje kłamstwa, komuna. Oni grali w jednej drużynie. System namrodyczny, czyli komunistyczny, który przylazł z Rosji, z jakiego Związek Radziecki, jedni wiedzieli o drugich, że to są, to co? Kierownictwo władzy radzieckiej, polskiej, to było namrodyczne i nadal jest namrodyczne. Kierownictwo kościołów różnych też jest namrodyczne. To jest ta sama grupa trzekokształtnych hybryd i tutaj nie ma żadnych między nimi różnicy. Jeżeli zwalczała tak zwany Kościół i tak dalej, to było tak zwane, to była pozoracja. Chodziło o utrzymanie ludzi w ryzach, a to nie ma znaczenia, żeby ludzie myśleli, o tutaj jest, w Kościele jest nadzieja, tu
w systemie z nadziei i tak dalej. Oni to wszyscy grali, a nie wszyscy tam byli po jednych pieniądzach. Także to była pozorowana walka. Ale co jest najciekawsze tutaj, co powiedziałeś na ten temat, co mi akurat przyszło do głowy po drodze, taki, to jest taka kwestia też dość ważna, a mianowicie, że dlaczego przedstawiciele nemrodyczni, którzy mają ogromne pieniądze i wpływy, oni wierzą, w co oni wierzą. Tak zwana duchowość. To mieliśmy na przykład tych nemrodystów hitlerowskich. Mieliśmy Himmlera, Wewelsburg, zamek tak, i tak dalej. Że to okultystyczne. W porządku. Oni wiedzieli o niebocentryzmie. To żadna tego. Ale o co, tutaj mi się przypomniało w tej pogadance na temat, na tematy religijne. Diabeł im obiecał życie wieczne, wskrzeszenie z martwych i to jest na przykład, to są dane od templariuszy. Przekazano mi. Że jest konieczność wzmocnienia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, że jest konieczność w związku z tym także i wsparcia dla Grecji, która dzisiaj znajduje się w najtrudniejszej sytuacji i że jest oczywista konieczność wsparcia dla państw, na terenie których dzisiaj znajdują się obozy uchodźców, przede wszystkim uchodźców syryjskich, ludzi, którzy uciekli przed wojną, ratując swoje życie. Tych państw jest kilka i one wymagają wsparcia finansowego i Unia takie decyzje powinna podjąć, bo to jest kwestia rzeczywiście absolutnie czysto podstawowa, bo to jest kwestia humanitarna, więc to jest rzecz pierwsza. Druga, to tak jak powiedziałem. Proszę. Azt hiszem, hogy magyar kollégám nagy részben kimerítette a kérdést. Én annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy mire számítunk a mai csúcson. Egyrészt konkrét megoldásokra, konkrét döntésekre számítunk. Másrészt teljesen egyértelmű, hogy meg kell erősítenünk az Európai Unió külső határait. Harmadrészt segítséget, pénzügyi segítséget kell nyújtanunk Görögország számára, hiszen most ott tartózkodik a legtöbb menekült. Illetve komolyan segítenünk kell azokat az országokat, ahol olyan menekülttáborok találhatók, ahol szíriai menekültek vannak, hiszen a szíriai menekültek azért jöttek Európába, mert az életüket kellett menteni. Ez egy tisztán humanitárius kérdés. Druga, to też to, o czym pan prezydent powiedział, że dzisiaj to także kwestia zmagania się z wielkim nielegalnym biznesem, jakim jest przemyt ludzi. Illetve fontos azt is megemlíteni, amit szintén említett elnök úr, hogy az illegális embercsempészekkel is le kell számolni. Doprowadzenie do ograniczenia tych wszystkich zjawisk z jednoczesnym, absolutnym dochowaniem kwestii humanitarnych, tak jak to dzieje się dzisiaj w trakcie rozmów z Turcją, bo przecież one w tym kierunku zmierzają, jest dzisiaj dla Europy jednym z absolutnie podstawowych celów. Ráadásul Európa számára egy alapkérdés, hogy teljesen tisztán lássunk a menekült kérdésben, visszaszorítva az embercsempészeket és konkrét lépéseket hozva a menekült kérdés megoldása érdekében. Rozmowy trwają. Panowie, państwo premierzy prezentują uzgodnione stanowiska państw. Mam nadzieję, że to porozumiemy. Tartanak a tárgyalások. Nyilván miniszterelnököt előreegyeztetett álláspontot képviselnek, és nagyon remélem, hogy megszületik a végső kompromisszum. Köszönöm szépen, Lengyel Nemzeti Hírügynökség kérdésére. Bardzo dziękuję. A teraz Polska Agencja Prasowa. Katarzyna Nosson z Polskiej Agencji Prasowej. Chciałbym zapytać panów prezydentów, czy popierają dążenia do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Wczoraj niemiecki minister gospodarczy powiedział, że jego celem jest właśnie zniesienie tych sankcji latem. Powiedział też, że obawy przed Rosją nazwał niedorzecznością. Chciałbym też zapytać o stanowisko Węgier w sprawie Nord Stream 2 i ewentualnego powrotu do koncepcji South Stream. Kérdésem, hogy a lengyel távirati irodától felhívott a kérdés. Azt mondja, mikor látják az elnök urak azt, hogy Oroszországgal szembeni szankciókat legyenek szüntetni. A lévő gazdasági miniszter, hogy minap úgy nyilatkozott, hogy szerintem júniusban ezek a szankciók megszüntethetők. Illetve még két kérdésem van a magyar elnök úrtól,
Królewskie TV, nagrywamy fragment konferencji prasowej na stojąco. Sankcje rosyjskie. Odpowiem w trzech zdaniach. Po pierwsze, porozumienia z Mińska powinni być przez wszystkich przestrzegane. To jest w ogóle warunek wstępny do wszelkich kroków. Również i w tym konflikcie, czyli w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, należy zachować jednolitość Unii Europejskiej. És jó lenne, valóban jó lenne, hogyha a német pénzügyminiszter vagy gazdasági miniszter prognózisa valóra válna, tehát hogy minél hamarabb olyan feltételek teremtődnének, hogy a szankciókat meg lehetne szüntetni, hiszen ez a lengyel gazdaságnak is és a magyar gazdaságnak is komoly károkat okozott. I dobrze, dobrze by było, gdyby te przewidywania, jak dobrze słyszałem, ministra finansów Niemiec, rzeczywiście się urzeczywistnili, bo wtedy można by było jak najszybciej znieść te sankcje, które szkodzą również... I po raz kolejny. Natężenie zainteresowania mediów. Państwo, w jakim miejscu przerwana konferencja? Będziemy oczywiście... Już koniec. Dziennikarze zaczęli zadawać niewygodne pytania. W sytuacji w rewolucji coraz natarczywiej żądało od socjalistów polskich, by się wyparli swej narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę nacjonalizmu żydowskiego. Żydostwo, zobrzydzając ludowi polskiemu męczeństwo dziejowe Polski, utraciło tym samym prawo do polskiego współczucia. A może krwi polskiej, przez żydostwo przelane jako zapłata za wiekową gościnę, uczyniło dla niego dalszy pobyt w Polsce piekłem prawdziwym. Na głowę Izraela spada kataklizm dziejowy, którego żadna siła już nie odwróci. Wielki eksodus Izraela z Polski jest koniecznością, bez której nie ma szczęścia i wolności naszego narodu. Przyspieszać tedy ten proces dziejowy jest obowiązkiem każdego prawego Polaka, dbającego o przyszłość swej ojczyzny. Wyrugowanie żydostwa z Polski jest nie tylko dla niej koniecznością życiową, lecz i wypełnieniem się sprawiedliwości dziejowej. Zajeckie-Choiński, strona 273-274 oraz Wysocki, strona 90. Wytrwię ci twego Boga, twoją ojczyznę. W okresie między powstaniem styczniowym a wybuchem I wojny światowej stosunek Polaków do Żydów był zaskakująco beztroski. Polacy chcieli zapamiętać tylko to, co było dobre, a więc postawę Żydów w czasie manifestacji 1861 i 62 roku, a rugowali zupełnie z pamięci szpiegostwo na rzecz caratu i przechwytywanie mienia polskiego po upadku powstania. Ku przestrodze, proszę Państwa. Pisze o tym świadek tych czasów. Jest 18 lipca 2015 roku. Obruszenia się niemal żądamy wprowadzenia inteligencji narodu. Doprawdy, że kierujące długo opinią stery literacko-postępki tej książki Andrzeja Leszka Szczęśniaka Judeopolonia, żydowskie państwo w państwie polskim, jako lekturę obowiązkową do szkół średnich, bo dość już tego, że Żydzi układali kanon lektur w Polsce. Wkleję także link z tym audiobookiem Judeopolonia. Korzystam z portalu Dariusz Wieczorkiewicz. To nie jest pierwszy raz. Widziałam już tą książkę na innych stronach. To jest z gazety wrocławskiej. Życiorys zbrodniarza przeciwko ludzkości pod ochroną Izraela. W gazecie warszawskiej z tego tygodnia.
Izrael przyjmuje takich bandytów, morderców Polaków. Nie on jeden tylko tam siedzi. Tak jak Szechter, starszy brat Michnika, zbrodniarz sądowy, bezkarnie używa sobie na emeryturze w Szwecji. Szwecja mu dała azyl. Dziękuję. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże.